Hej! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej z najbardziej lubianych przez społeczność Warcrafta postaci w uniwersum Warcrafta, czyli Arthasie. Czy istnieje szansa, że Arthas dostanie jakieś redemption story, czyli mówiąc po polsku dla tych, którzy nie rozumieją angielskich określeń, historię odkupienia za to, co zrobił? Czy możliwe, że Arthas ożyje, że powróci na Azeroth i że zobaczymy z nim jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia? Właśnie w tym materiale postaram się przeanalizować to, co wiemy na ten moment oraz pospekulować nieco, jak może wyglądać przyszłość związana właśnie z Menethilem. Arthas bez wątpienia jest jedną z tych postaci, które są naprawdę ikoniczne i rozpoznawalne nawet poza gronem fanów Warcrafta. Jeżeli pokażecie komuś Ostrze Mrozu, to jeżeli widział jakiekolwiek gry komputerowe, jeżeli miał styczność z jakimikolwiek grami komputerowymi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozpozna, iż jest to właśnie miecz z Warcrafta. Podobna sprawa ma się oczywiście z samym Królem Liszem, tą koroną dominacji, gdyż swego czasu sam cinematic Wrath of the Lich King był uważany za arcydzieło, jeżeli chodzi o tworzenie właśnie tego typu renderowanych filmików. No, Blizzard zresztą zawsze pokazuje klasę, jeżeli właśnie o te filmiki chodzi. Sam Arthas jest więc postacią tak ikoniczną, tak ważną dla lore Warcrafta, że Blizzard zdaje sobie sprawę, iż robienie cokolwiek związanego z tą postacią teraz może być bardzo niebezpieczne. Zresztą oni w swoich wywiadach często wspominają, że sami zdają sobie sprawę z ciężaru, jaki ciąży właśnie na ich barkach, gdyż jeden zły krok, jedno złe zadanie, no i okaże się, że powrót Arthasa został całkowicie zepsuty, że też jego historia została popsuta, a przecież to właśnie Arthas i jego historia zapoczątkowały tak naprawdę World of Warcraft, gdyż sam WoW wywodzi się z historii, którą poznaliśmy w Warcraftie 3, a ta zaczęła się od Arthasa i w zasadzie na Arthasie też się w Warcraftie 3 skończyła w momencie, gdy zjednoczył się z Królem Liszem. Teraz przy okazji dodatku Shadowlands coraz częściej słyszymy o ewentualnym powrocie Arthasa, że Menethil miałby powrócić na Azeroth lub otrzymać właśnie jakąś historię odkupienia. Osobiście wątpię, by jego powrót do żywych był możliwy, chociaż, jak wspominałem przy okazji mojej analizy cinematika związanego z Bastionem, teraz Blizzard zostawił sobie furtkę, gdyż z racji, że Arthas nie został osądzony przez arbitra, gdyż tutaj warto przypomnieć, że po śmierci każda dusza trafia przed oblicze arbitra. Następnie arbiter osądza, do jakiej części Shadowlandsów taka dusza powinna trafić, gdyż jak wiemy, Shadowlandsy są nieskończone, mają nieskończenie wiele płaszczyzn rzeczywistości, no i każda dusza ma inne miejsce, do którego powinna trafić. Arthas jednakże nigdy nie trafił przed oblicze arbitra, został bezpośrednio wrzucony do czeluści, czyli po angielsku demon, no czyli takiego piekła uniwersum Warcrafta, w którym wiedzieliśmy, że siedzi on już od czasów opowiadania Edge of Night. Było kiedyś takie opowiadanie, zaraz po zakończeniu wodka, w którym Sylvanas, czyli Sylvana Bierzywiatr, popełniała samobójstwo. No i w wyniku tego samobójstwa trafiła ona właśnie także do demon, które wtedy jeszcze nie było nazwane czeluścią, a zaledwie jakąś nieskończoną ciemnością wokół niej. No po prostu wiedzieliśmy, że umarła i trafiła do zaświatów i było to miejsce bardzo nieprzyjemne, w którym na dodatek zobaczyła ducha Arthasa. Więc widzieliśmy, że Arthas tam siedzi już od jakiegoś czasu. Dlatego też, gdy Blizzard tylko wspomniał, że przy okazji Shadowlandsów odwiedzimy właśnie to Warcraftowe piekło, no to wszystkim zapaliła się lampka, że przecież tam musi być Arthas, a teraz za sprawą tego cinematika z Bastionu wiemy, że na pewno tam siedzi. Są już spekulacje mówiące o tym, że to właśnie wrzucenie Arthasa do demo sprawiło, że Jailer, czyli ten uwięziony byt wewnątrz demo, ten taki wielki, zły całego uniwersum, tak naprawdę rozpoczął swoje działania, że to właśnie poprzez wrzucenie tego Arthasa cała ta maszyna śmierci się popsuła, gdyż każda dusza jest wypełniona magiczną mocą, zwaną animą. I to właśnie ta anima jest tym, co nakręca całe te Shadowlandsy, co sprawia, że Shadowlandsy w ogóle działają. Jeżeli ktoś nie ma animy, no to nie ma mocy. No i są już teorie mówiące o tym, że właśnie wrzucenie Arthasa do demo bez osądu sprawiło, że Jailer wziął jego animę,
czyli jego moc, której Arthas, jak wiemy, miał całkiem sporo z racji, że był królem Liszem wcześniej. No i to rozpoczęło całą tę historię. Wiemy także, że to właśnie od momentu, w którym Sylvana popełniła samobójstwo, współpracuje ona właśnie z tym Jailerem, ponieważ to wtedy po raz pierwszy się z nim spotkała, właśnie w tej czeluści i została jego agentką na Azeroth. Jednakże, to jest dość istotne, gdyż okazuje się, że najprawdopodobniej Arthas także był agentem Jailera. Możliwe, że w momencie, w którym założył on koronę dominacji, to został opętany w jakiś sposób właśnie przez Jailera. Pamiętajmy jego ostatnie słowa. Pyta się on, czy to już jest koniec, tak jakby sam nie do końca kontrolował swoje ruchy. No i o ile rzeczywiście mogliśmy mieć jakieś tam spekulacje, że wcześniej był kontrolowany przez Ner'zhula, kiedy władał Ostrzem Mrozu, to książka Arthas, Przebudzenie Króla Lisza, mówi nam wprost, że w zasadzie w momencie, kiedy on tę koronę dominacji założył, to tam już Ner'zhula nie było. Nie było już orka, który by nad nim sterował. On w tym momencie stał się czymś innym, innym bytem. Stał się właśnie po prostu królem Liszem, który sam podejmował swoje decyzje. Ale widzieliśmy także, że sama korona ma połączenie z czymś jeszcze i dopiero teraz przy okazji Shadowlandsów wiemy, że korona była bezpośrednio połączona właśnie z Jailerem, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że kiedy Arthas zmerdżował się z Królem Liszem, to właśnie Jailer tak naprawdę pociągał za sznurki. Z jednej strony niektórych może to zniesmaczać, no bo przecież to by sprawiało, że Arthas był zwyczajnym pionkiem, ale tak jak mówię, to jest tylko spekulacja, nic jeszcze nie jest pewne i istnieje też po prostu prawdopodobieństwo, że Arthas nie dał się temu Jailerowi zmanipulować. Może właśnie dlatego potem się spytał, czy to już jest koniec, gdyż ciągle prowadził tę walkę, by nie dać się Jailerowi przejąć i samotnie realizować jakiś ten swój plan. Pamiętajmy także, że na pewno Arthas zdawał sobie sprawę z istnienia Jailera oraz na pewno zdawał sobie sprawę z istnienia Torghast, czyli tej wieży przeklętych, która jest siedzibą tego Jailera, gdyż Icecrown Citadel, które zbudował w sumie zaraz po zakończeniu Warcrafta 3 The Frozen Throne, było w kształcie właśnie Torghastu. Odzwierciedla to, jak wygląda Torghast w Shadowlands. No a to oznacza, że musiał wiedzieć, jak ten Torghast wygląda. Pytanie tylko brzmi, czy służył Jailer, czy jednak był czymś, co Jailerowi przeszkadzało? No bo jeżeli Arthas rzeczywiście był sterowany przez Jailera, no to by znaczyło, że mógłby temu Arthasowi rozkazać się zabić w momencie, gdy wiedział, że Devos tego Arthasa wrzuci do The Maw. Co nie? Po co tutaj dalej w ogóle drążyć temat? I być może dlatego Arthas upadł, może stracił moc podczas tej walki, może Ostrze Mrozu pękło od uderzenia Ashbringera właśnie dlatego, że Jailer już chciał, żeby ten Arthas umarł, bo wiedział, że Devos go tam wrzuci. Ale to jest naprawdę intryga i teoria szyta grubymi nićmi. Wydaje mi się to zbyt naciągane i nie wydaje mi się, by rzeczywiście ta wielka maszyneria śmierci popsuła się właśnie dlatego, że Arthas tam trafił. Wydaje mi się, że tutaj chodzi bardziej o to, że Arthas, dopóki był królem Liszem, to powstrzymywał Jailera przed czymś i wydaje mi się, że jest on takim cichym, ukrytym bohaterem i wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku Blizzard będzie chciał podążać. Czy zobaczymy Arthasa w tym dodatku? Nawet jeżeli tak, to wydaje mi się, że nie będzie on odgrywał na początku zbyt dużej roli. Jeżeli już Arthas miałby powrócić, to na pewno zostanie on zahajpowany kilka patchy wcześniej, być może zobaczymy go dopiero w ostatnim patchu i będzie związany z jakimś długim chain questem, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jego powrót na Azeroth, to nie ma co liczyć. Blizzard zbyt ostrożnie rozegrał historię Arthasa do tej pory i ze zbyt dużym szacunkiem podchodzi do tej postaci, by tak po prostu nagle go ożywić i przywrócić na Azeroth. Ktoś teraz mógłby powiedzieć, dobra, ale co z Illidanem? Z Illidanem była troszkę inna historia. On nigdy nie dostał takiego traktowania jak Arthas. Jego śmierć w TBC była dość randomowa. Blizzard zdawał sobie z tego sprawę i dlatego przywrócili Illidana, by móc jakoś odpokutować za to, co w TBC zostało mu zrobione. Arthas jednakże ma historię idealną. Idealnie prowadzoną od początku do końca i teraz jedyne, moim zdaniem, co może w zasadzie się z tym Arthasem wydarzyć, to możemy zobaczyć, czy zostanie on koniec końców wypuszczony z tego piekła, czy odpokutuje za swoje winy. No i istnieje takie prawdopodobieństwo, że w zasadzie Arthas wcale tego demonu miał nie trafiać, bo pamiętajmy, że jeżeli nie jesteśmy aż tak bardzo złymi istotami, jeżeli istnieje szansa na to, że można nas jeszcze jakoś naprostować, to wtedy trafiamy do Revendreth, czyli tam, gdzie trafił Kael'thas Sunstrider, który, pamiętajmy, sprzymierzył się przecież z płonącym legionem, chciał zniszczenia Azeroth, więc czym to się różni od tego, co zrobił Arthas?
I jeżeli Arthas miał trafić właśnie do tego Revendreth, to może właśnie tego tyczyć się będzie ten ewentualny quest, ewentualny powrót Arthasa w World of Warcraft, że po prostu będziemy starali się go doprowadzić ponownie przed oblicze Arbitra, a dodatek zakończyłby się tym, że Arthas w końcu dostałby swoją szansę na odpokutowanie, ale już po śmierci, jako dusza, że trafiłby do Revendreth, by tam powoli odpokutowywać za swoje grzechy, no i może zostać tym Wentyrem. I tutaj w sumie jego historia by się całkowicie skończyła, no bo wątpię, by Blizzard chciał tego Arthasa rzeczywiście przywracać nam z powrotem na Azeroth i robić z niego znowu jakąś główną postać, jakiegoś głównego antagonistę. Bardziej prawdopodobne jest, że obecność Arthasa może okazać się istotna w pokonaniu samego Jailera. Wyobrażam sobie już taką scenę, kiedy walczymy w rajdzie z Sylvaną, powiedzmy w patchu 9.2, no i właśnie u naszego boku jest już gdzieś tam skądś uwolniony Arthas, którego wydobyliśmy powiedzmy z Torghastu czy z Czeluści, i to właśnie on zadaje Sylvanie ten ostateczny cios, co byłoby ironiczne. Ale także w stylu Blizzarda. Wątpię też, by Blizzard chciał tak po prostu tego Arthasa odpakować, pokazać nam, że o, tutaj jest Arthas, macie zmiennego questa i tyle. Jak już mówiłem, jeżeli oni tego Arthasa nam wprowadzą, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że to zrobią, to będzie on raczej związany z czymś naprawdę ważnym dla całej tej historii, na przykład z pokonaniem samego Jailera. Wątpię, by miał zająć jego miejsce, chociaż kto wie, może Blizzard zrobi dokładnie to samo, co z Illidanem, czyli Illidan się pojawił i teraz pilnuje Sargerasa. Arthas się pojawi i teraz będzie pilnował Jailera. Bo jak wiemy, Jailer jest równie potężny co Sargeras, jak niepotężniejszy, więc miałoby to sens. Odpowiadając więc na pytanie, które zadałem w tytule tego filmu, czy Arthas może powrócić w Shadowlandsach? Jest to bardzo prawdopodobne. W tym momencie, moim zdaniem, niemal już pewne, że go ujrzymy i będzie miał znaczącą rolę, ale dopiero w przyszłych patchach. Może się okazać nawet, że zobaczymy zwieńczenie jego historii, ale nie liczyłbym na to, że rozpocznie on jakiś nowy wątek, który będzie potem kontynuowany do kolejnych dodatków, bo tak jak mówiłem, Blizzard nie chciałby na siłę psuć jego historii. Jego historia żyjącego Arthasa zakończyła się w momencie, kiedy umarł. Teraz możemy tylko zobaczyć, czy w zaświatach uda mu się w końcu znaleźć odkupienie za przynajmniej część zbrodni, których dokonał. Na ten moment ode mnie to tyle. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim. Czy chcielibyście, żeby Arthas powrócił jako ważna postać? Czy chcielibyście, żeby on powrócił na dobre do uniwersum Warcrafta? Nawet jeżeli brzmi to trochę naciąganie. Chętnie przeczytam wasze komentarze, a na ten moment to tyle. Trzymajcie ciepło, no i cześć!